jesteśmy w trakcie 19 przeglądu widowisk jasełkowych Jasełka 2020. Biorą w nim udział grupy teatralne ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie gminy Bogatynia, a także grupy przygotowane przez opiekunów z przedszkoli, które są na terenie Bogatyni. W dzisiejszym przeglądzie zobaczymy 5 przedstawień jasełkowych. W sumie wzięło udział 120 dzieci. Przygotowało mnóstwo opiekunów, bo tak naprawdę my oglądamy to przez 15-20 minut, a te próby i te przygotowania trwają dużo, dużo więcej i naprawdę trzeba poświęcić mnóstwo czasu, żebyśmy mogli zobaczyć coś, co nas wzruszy, co pokaże nam trochę emocji, trochę wrażeń. To, co tak właściwie dają nam święta, czyli magię, trochę ciepła i dobrej, dobrej energii. Zawsze robimy tak w naszej szkole, że jasełka wystawia jedna klasa, wszystkie dzieci, które do tej klasy chodzą. No i w tym roku chcieliśmy pokazać to, czego dzieci się nauczyły od września w naszej szkole, czyli takie połączenie i religii, i przedmiotów, no na przykład język polski, muzyka, no i niemiecki, bo tutaj w naszym przedstawieniu w tym roku dzieci też się popisywały swoimi umiejętnościami językowymi. Dzieci dostały rolę, tak myślę, w połowie, nawet może po połowie października. No i wiemy o tym, że trudno by było te dzieci zebrać gdzieś popołudniami, więc troszeczkę na lekcjach religii, czasami w ramach na przykład WF-u ćwiczyliśmy, pani na niemieckim u siebie na lekcjach, ponieważ tak jak powiedziałam, brała udział cała klasa, więc nie był to problem, nawet tam chwileczkę na lekcji czy na jakiejś długiej przerwie z dzieciakami poćwiczyć. Na pewno jest to przybliżenie tajemnicy Bożego Narodzenia i takie przeżycie bardzo mocne, bo oni w tym uczestniczą i oni to przedstawiają, ale też dzieciaki się bardzo integrują, integrują się rodzice. Myślę, że dzieci się uczą takiej właśnie otwartości, też kontaktu ze sceną, z różnymi widowniami. Pójdźmy wszyscy do stajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy maleńkiego i Maryję Matkę Jego. Jest to cykliczna impreza, która odbywa się co roku. W tym roku był to 19 taki przegląd. Jest to przegląd, więc nie podlega ocenie jury. Każde dziecko dostaje słodki upominek, a każda instytucja dostaje pamiątkowy dyplom.